Playoffy NBA w sport.pl, ze mną Michał Owczarek, a za nami nocne mecze Los Angeles Lakers i San Antonio Spurs, które zrehabilitowały się za porażki w pierwszych meczach. San Antonio zostawiamy, opowiedz o Lakersach, jest 1-1, pewne zwycięstwo? Pewne zwycięstwo, choć te największe gwiazdy nie zagrały, ale to nie jest najważniejsze. Lakers wrócili do tej swojej obrony, którą prezentowali jeszcze w marcu po meczu gwiazd, kiedy mieli bilans 18-6 i łoili wszystkich. Końcówkę sezonu mieli słabszą i teraz to było widać w tych pierwszych meczach playoff, że oni się jeszcze docierają. Te pierwsze kontuzje, pierwsze choroby w zespole troszeczkę wybiły ich z rytmu i dopiero w tej serii z Hornets oni wracają do tego właściwego rytmu. Ta pierwsza porażka zaskakująca, ale mi się wydaje, że Phil Jackson gdzieś ją tam kalkulował. Widział, że do niego zespół jeszcze nie jest do końca zgrany, że troszeczkę stracił ten impet marcowy i teraz znowu odzyskuje tą formę na drugą rundę playoff. Dla laika takie dwie postacie najbardziej bez swojej zwykłej formy to Kobe Bryant i Pau Gasol. Myślisz, że ta ich forma to może być problem dla Lakersów? Znaczy, Kobe'ego Bryanta jestem spokojny, bo w pierwszym meczu zagrał bardzo dobrze, rzucił 33 punkty. Teraz miał troszeczkę problemów z grą w ataku. W obronie on już nie jest taki dobry jak jeszcze 3-4 lata temu, ale nie forsował tej swojej gry, nie grał pod siebie, przez co Lakers utrzymywali to ofensywne tempo. Gorzej jest z Gasolem. Gasol jest bardzo ważnym zawodnikiem. On mi troszeczkę przypomina tego Gasola z Eurobasketu, który się bardzo długo rozkręcał, bardzo długo wchodził na właściwe obroty i na razie to wygląda źle, ale znając tego zawodnika, znając jego etykę pracy i to, jak on podchodzi do meczów, no trzeba być spokojnym, zwłaszcza pamiętając, że on z Hornets w tym sezonie rozgrywał najlepsze mecze. W lutym rzucił im 34 punkty i totalnie ich rozłożył. Czyli kończąc, powiedz, oczekujesz jeszcze jakiejś niespodzianki ze strony Hornets, czy Lakers już są na właściwych torach i zaraz szybciutko to skończą? Znaczy, w Nowym Orleanie Lakers mogą przegrać, mi się wydaje, jeden mecz. Chris Paul może robić fantastyczne rzeczy na parkiecie i ten jeden mecz mogą jeszcze gdzieś wyrwać, ale serii na pewno nie wygrają.